Siemanko, witam Was w kolejnym odcineczku. Teraz pozmieniałem troszeczkę ustawienia kamerki. Mam nadzieję, że już fokus jakiś tam będzie, że jakoś coś to będzie widać. Będzie jakaś ostrość. Jakaś. No dobra, no. Lecimy dalej z odcinkiem. Przystępujemy do demontażu. Cóż, no pościągam na razie te plasticzki i to wszystko, żeby nie było. Mam nadzieję, że to przynajmniej coś tam zobaczymy, jak pościągam ten blak, plastiki i tego typu sprawy. Bo na razie mi to wszystko zasłania i zobaczymy jak teraz, jak tą ostrość łapię. Aha, bo nie jest ten, dobra. Teraz tam, gdzie pokazuję, tam jest ostrość. Chcę pokazać, tu jest ostrość. Zobaczymy teraz. A, chcę złapać ostrość klameczki, jest klameczka. Chcę złapać ostrość tej łamanej i ją widać. Więc teraz jest ok. Taką mam przynajmniej nadzieję. Zobaczymy, czy będzie widać ten filtr uszkodzony. A, coś tam może będzie widać. No nie wiem, zobaczymy w domu na nagraniu. Gaźnik też mam nadzieję, że widać. Ok. Muszę się nauczyć tego sprzętu, bo to tak idzie, że szkoda gadać. Dobra, rozbieramy. Zobaczymy jak to nagra. Mam nadzieję, że w miarę to będzie widać. Ściągamy wszystko po kolei, no. Żeby tego błota się pozbyć. I zobaczyć w jakim to stanie wszystko jest. Od tego siedzenia też tak jest przykręcona, bo jest przykręcona. Nie za wesoło. Zbyt dużo mogę nie gadać, no ale mam nadzieję, że mi wybaczycie. Chciałbym działać, prędzej działać niż gadać. Bo nie ukrywam, że tutaj jest głównie, muszę się skupiać na robocie, a nie na nagrywaniu. Zrobić, oddać to i mieć spokój. Z tego co widzę, to tutaj będę dokładał chyba, trzeba będzie dołożyć tutaj trochę śrubek. No niestety, bo są śrubki takie, że szkoda gadać. Jakbym czasem kiedyś w przyszłości jeszcze robił przy tym motorze. Siedzenie ściągamy. Na razie na bok. Dłużymy gdzieś. Tak, żeby nie przeszkadzało. 8 i odkręcamy tamte śrubki. Od baku. Rdza, jedna rdza. Będziemy ściągać bak. Paliwa to za dużo nie ma. Co my tu mamy? Jak to tu wygląda? Trzeba było założyć jakiś dekielek. Będzie pasować? Będzie. Żeby nic tam do gaźnika nie wpadło, szedne błotko. Co mamy tutaj dalej? Jak to tu jest skonstruowane? Ojej, dobra, elegancko. Dobra, to było do przewidzenia. Też bardzo inteligentne. Też bardzo inteligentne to jest rozwiązanie. Nie wiem kto na to wpadł. Czemu to jest tędy puszczone? No ja nie rozumiem. Czemu to jest akurat tak? Ojej. Kolejne bardzo inteligentne rozwiązanie. Bardzo inteligentne. Kurwa. Może jeszcze coś z tego będzie. To
tak nie może być. Czyli pierwszy trop słuszny. Zaraz wam pokażę co i jak. Co tutaj powiemy, no? Instalacja jest troszeczkę kiepsko skonstruowana, wam powiem. Mianowicie przewód prawie że przecięty na przetopiony na wylot był przytrytkowany tutaj do ramy. Nie dziwmy się, aby czasami od wilgoci mogło się robić jakieś przebicie, więc to trzeba będzie zlikwidować. No niepotrzebnie jest tyle aż tego przednawinięte, ale raczej tego nie będę zmieniał. Zostawię jak jest tyle nawinięte, niech sobie już tutaj będzie tyle nawinięte na przewód. Co następne? Przewód masowy od... Mam nadzieję, że to chyci. Jest to tak chycone, że no nie jest za bogato, jest luźno deczko. Było trochę bardziej przewinięte, no ale się odwinęło. Ta masa no, nie jest za uczciwa. To trzeba będzie zrobić. O, widzicie, pociągę trochę mocniej się odpięło. To i tak jeszcze jest nic. Co tu jeszcze więcej? To byłoby za mało przy tej instalacji. Tutaj te kostki, muszę to przypatrzyć. Muszę to tu przepatrzyć, o co to chodzi z tym zaizolowanym. Aż tak to nie musi być aż tak zaizolowane. Powiem wam, że no nie powinno być z tym problemu. Ale problemem jest to, że te kable są przygniecione i to mocno. To tutaj, w tym miejscu, zobaczcie sobie. To było dość mocno to zgniecione i widać już druty na wierzchu. Mam nadzieję, że któryś tam jeden z drugim kablem będę musiał to rozebrać i sprawdzić, czy tam się jakieś kable nie stykają czasem. Bo jak tu jest czarny, jeszcze się przypatrzę, ale z jednego biało-czerwonego i czarnego już druty wychodzą, jakby czasami od wilgoci gdzieś mogło się robić przebicie. Czarno-żółty to jest od cewki akurat, o, akurat pod cewkę idzie. Może od tego też robić się jakieś nierówna praca. Nierówna praca. Ściągamy teraz dekiel i zobaczymy jak to tu wygląda pod spodem, co my tu mamy wymłodzone. To mnie razi w oczy, to, ale raczej tego nie będę zmieniał. Ktoś sobie tak już stworzył, takie ma, no to ja bym to już dawno wywalił pewnie, bo to nic nie daje, to prawie że chłodnica, tak wam szczerze powiem. Daje coś tam, ale no nie ma za dużych takich rezultatów, o, nie daje po prostu dużych rezultatów, jak jest tak umiejscowiona i w ten sposób zrobiona. Zagaźnik się zabiorę później, bo będę musiał to wszystko wyczyścić, sprawdzić ustawienie zaworów, no wszystko po kolei posprawdzać, bo to musi być już troszeczkę pewniejsze, żeby nie było wstydu jak oddam sprzęta, tak wam powiem. W dzisiejszym odcinku się tylko zapoznamy, popatrzymy co tu jest. Mniej więcej, no gaźnik na pewno dam do czyszczenia. Bak też będzie do czyszczenia. Czekaj, stop! Czemu będzie bak do czyszczenia? A mianowicie będzie do czyszczenia przez to, że nie było nic na tym, ani rureczki, ani odpowietrznika, więc jest duże prawdopodobieństwo, że bo to dziureczko to tylko zasysa, nie wypycha żadnego powietrza, tylko zasysa do środka wraz z upływem paliwa, więc jest duże prawdopodobieństwo, że jakieś tam błotko, sywki, woda może być w baku, więc bak trzeba będzie też wypłukać i nałożyć tam jakiś wężyk. No niestety tak trzeba zrobić, żeby był pewny, bo po co ja mam czyścić gaźnik, bawić się w jakieś ustawiania,
gaźnika, jak zaraz mi się na przykład przytka przez bak, że pociągnie jakiś syf do środka. Zaraz wam pokażę, bo idę, przyniosę dystansa, żeby zmienić kąt gaźnika. Już wam zaraz pokażę, o co chodzi. No i takie coś. Trochę będzie mi się ręce trzęsły, ale dobra. Takie coś. To jest do zmiany kąta gaźnika. Minus tego jest tylko i wyłącznie taki, że jest tu mało mięsa. Chociaż nie ukrywajmy, że na przykład aż tak mało mięsa nie jest, no ale będę musiał to ewentualnie przeczyścić i podrównać trochę. No i oryginalne trzeba tu podrzeźbić, żeby to pasowało. Żeby to pasowało do RCU, no to trzeba to deczko to podebrać. No i tyle. Takie triko. Śrub do tego nie mam, ale znajdę jakieś, dopasuję zaraz. Nie na krzyżaka, tylko na jakiegoś torksa, żeby było mocniejsze. Żeby to się tutaj zmieściło. I poprawić tam muszę gwint, bo tam braciak przeciągnął jeden. To się tam już poprawi, ewentualnie. Albo się obróci to o 180 stopni, bo to nie będzie w niczym przeszkadzać. No, zetnie się od drugiej strony i będą świeże gwinty wtedy. Bo to w niczym nie przeszkadza. No, bo pasuje ten gaźnik, żeby był bardziej do prosta. Bo jest teraz strasznie po skosie. No niestety w RCQ jest straszna wada. Taka, że wydech strasznie podgrzewa gaźnik. No i jest kitowo przez to. No niestety. Jeśli na gimbalu było, to było bardziej stabilne, ale teraz mi się ręce trzęsą. Więc będę miał przynajmniej jakieś porównanie, jak to wygląda. Czy chcecie na gimbalu, czy wam przeszkadza w rękach, jak z kamerką. Kamerka nie ma stabilizacji, dlatego jest taki myk. Ściągam tutaj dekielek boczny i sprawdzamy, jak to tam wygląda pod spodem, więc widzimy się za chwileczkę. Ściągnąłem dekielek. Nie wygląda tu tragedia, no woda weszła. Tutaj raczej bym nie narzekał, nie mówiłbym nic na ten temat. Bo to było do przewidzenia, że tu woda wejdzie, bo już było widać, że nie ma uszczelki zbytnio i od góry nie było dobrze zatkane. Raczej nie powinno się nic tutaj takiego dziać, jak tutaj woda wejdzie, więc... Oczywiście w mniejszych ilościach, bo wejdzie większych, no to coś tam się może podziać. Głównie chodziło mi o to, no wycieków nie ma. Silnik jest, widzę, że to jest ten starszy. 2018 lub jeszcze starszy. Widać po tym dekielku, bo roczniki 2019-20 już nie mają tego tutaj, tego tutaj nie mają filtra do drugiego olejowego, więc to widzę, że to jest ten starszy silnik, bo to może być na przykład 160 po przeróbce na 170, bo to żaden problem przerobić ten silnik, albo 150 tak samo idzie łatwo przerobić. Ale to raczej 170, bo komu by się chciało dekle i wszystko kupywać. Ten trzyma dwa o-ringi, czy jest jeden duży? I byłoby wiadomo, czy to jest 170 czy 160, bo idzie potem rozpoznać ten dekiel boczny. Dobra, w dzisiejszym odcinku to będzie tyle, wiem, nie będziecie zadowoleni. Ja muszę poprzywozić śrubki do tego, bo już widzę, że tutaj sporo śrubek brakuje. Parę śrubek trzeba będzie powymieniać na nowe. Atakujemy to jutro. Zobaczymy, jak to tam się uda z filmikiem zmontować. Ten dystans muszę trochę podszlifować. Ten. Na drugą stronę, tak jakby. Żeby po przeciwnej stronie tutaj było to ścięte. Bo tu gwinty są lekko przeciągnięte. Bo braciak to używał do swojej 170. Więc no, będziemy musieli to przerobić i rozszlifować trochę otwór chyba wewnętrzny, ale to zobaczymy, tak żeby nie było progów, to już tam jakoś dam sobie radę z tym. Dobra, to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku, mam nadzieję, że się podobało, wiem, że mało informacji będzie teraz, ogólnie chciałem tu posprawdzać, nie chcę robić odcinka na razie takiego długiego, nie wiadomo jak. W następnym będziemy już atakować ostro. Szykuje się tu spawanie.
wymiana śrub, poprawiamy tutaj trochę te plastiki, bo to woła o pomstę do nieba. Te wszystkie plasticzki, poprawiamy to, żeby to w miarę też wyglądało, jak ja będę miał tym jechać. No, jak mówiłem, przerobimy tego dystansa. Ustawimy gaźnik, tak jak ja miałem w 170, nawet nie pamiętam jak. Ale zobaczymy, jakie ustawienia polubi ten silnik. Tutaj z instalacją się pobawimy trochę. To wszystko będzie w następnym odcinku. Na następnym będzie o wiele więcej. To jeszcze tak samo trzeba będzie zrobić, skrócić. Dorobić końcóweczkę tu ładnie, zarobić końcóweczkę na cewkę, tak żeby teraz już to było na pewno pewne wszystko i było wiadomo, że nie ma tam z tym żadnych problemów. Mam nadzieję, że się Wam jakoś podoba, jest to nagrywane tym nowym sprzętem. Mam nadzieję, że będzie trochę lepiej to wszystko, i ostrzejszy obraz i lepszy. No z ręki, no niestety w tej cenie nie mogę mieć stabilizacji, ale mam za to gimbala do tego. Mogę Wam gimbala pokazać, o. Gimbala mam do tego. Nie przedłużajmy. Widzimy się niebawem, więc do następnego. Trzymajcie się. Na razie. Hej!